Program rozwoju obszarów wiejskich to nic innego jak pieniądze. To są bardzo duże pieniądze przeznaczone rolnikom, mieszkańcom wsi, miasteczek i małych miast. Chodzi o to, żeby ludzie byli dumni, że mieszkają na wsi. Stają tam i filmują. Ten nasz tak. No tak. I wieczorem te lampiony się zaświecą, to ludzie jadą. Każdy przystaje i się patrzy. Co za cudo. Każdy jest dumny i każdy szczyci się tym. I każdy ma, ja tym bardziej, ja w szczególności tak samo, no tak jak sądzę, jak chyba każdy z mieszkańców, no po prostu jest fajnie nawet na komórce pokazać zdjęcie, gdzieś być na drugim końcu Polski, studiować, no słuchajcie, ja nie z takiej wioski jestem, popatrzcie jak u nas jest pięknie, nie? Sama radość, jest realizacja, są pieniądze, wykonawstwo i zadowolenie swoje i mieszkańców przede wszystkim. To jak się przejeżdża, dajmy na to, z gminy, z innego powiatu na naszą gminę, to tak jakby przyjechał z piekła do nieba. Nasze dzieciaki mają gdzie oprzeć się wieczorami, nie chodzić po ulicach, nie wiadomo gdzie. Wieś zmienia się, mieszkańcy zmieniają się. I jednak no, praca pracą, ale i my też chcemy odpocząć, chcemy wyjść i w miłym otoczeniu być. Sama kwestia idei Orlika jest niesamowita, że ona trafiła i jest, została zrealizowana w Różanymstoku, to dla nas wielki zaszczyt, wielka duma, bo możemy powiedzieć, że my możemy też i tutaj korzystać i korzystamy z tego, co dał też ten narodowy program, a z drugiej strony no, też Urząd Marszałkowski poprzez wspomaganie wsi. Na wsi nie każdej jest Orlik, a my się tego cieszymy z tego powodu, że u nas jest. Nazywamy ją promenadę, nawet niektórzy próbowali ją nazwać promenada zachodzącego słońca. I kiedyś, być może, spotkamy się o zachodzie słońca i zobaczycie Państwo, że cudowniejszego widoku w Polsce być może poszukać. Kiedyś była wyjątkowo dużo turystów tu zjeżdżało, teraz jest mało i trzeba inwestować w to miejsce, no bo ma przyszłość. Po pieniądze z działania Odnowa Wsi może sięgać każda gmina. Wiejska, miejsko-wiejska, a nawet miejska. Z wyłączeniem miejscowości powyżej 5000 mieszkańców. Ukrywamy, że gdyby nie to dofinansowanie, ciężko by nam było zrobić taką salę, jaką w tej chwili mamy. Robimy kwiaty, gramy w ping-ponga, malujemy, no i chodzimy na spacery. Co było, co jest, to dzień i noc, co wspaniałego. To było zarośnięte i tak dalej, i tego, a teraz
trawniki i tak dalej, obsiane, oświetlone ławeczki, pięknie lanie, patrzeć i podziwę, co wspaniałego. Nowiutka trawa zasiana, czyściutko jest, ławeczki śliczne, oświetlenie, wcześniej co? Prof jest niezbędny, konieczny i oby on jak najdłużej jeszcze był. I można było pozyskiwać środki z tego. Janów to jedna z ponad 160 miejscowości, które wykorzystały szansę, jaką daje program Odnowa i Rozwój Wsi. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dotychczas podpisał umowę na łączną kwotę ponad 46 milionów złotych. Efekty programu można zobaczyć w 84 podlaskich gminach. Maksymalnie można sięgać po 500 000 złotych, ale co ważne, 1/4 wartości inwestycji należy zabezpieczyć we własnym budżecie. Jest lepiej, bo można oglądać przedstawienia i wygodniej na pewno jest je po prostu wykonywać, te przedstawienia i występować, tam jest wygodniej. Ja uważam, że warto. To jest cała taka dusza nasza, tym żyjemy. Dla naszej Unii jesteśmy bardzo wdzięczni. Nasza wieś już po prostu kwitnie teraz. Taki jakby prestiż. Patrzeć i podziwiać. No fajna sprawa. Wszystkich chętnych zapraszamy do składania wniosków. Pomożemy przy ich wypełnianiu. Zapraszamy. Obchodzenie obrządku dożynkowego od wieków wpisane jest w coroczny kalendarz polskiej wsi. W pierwszą niedzielę września w Dowspucie mieszkańcy powiatu suwalskiego oraz turyści, wystawcy i zaproszeni goście wzięli udział w festynie dożynkowym. Obchodzimy święto dziękczynienia za plony i zbiory tegoroczne. Świętujemy po prostu dożynki. Dziękujemy rolnikom za ich trud, za ich pracę, za ich poświęcenie właśnie w tej działalności rolniczej. Ta impreza przyjęła się, organizujemy pewnie już 8 raz. W ciekawym miejscu jest to Dowspuda, były dobra generała Ludwika Michała Paca. Jego duch chyba tutaj nam sprzyja, bo mamy piękną pogodę. Dużo ludzi, którzy chcą nas odwiedzać, dużo wystawców. Organizujemy przy tej okazji konkursy związane z tym świętem. Konkurs wieńców dożynkowych, konkurs jadła regionalnego. Lokalizacja imprezy w Dowspudzie ma swoje uzasadnienie w bogatym dziedzictwie historycznym regionu, sięgającym XIX-wiecznych wydarzeń, kiedy jej właścicielem był generał hrabia Ludwik Michał Pac. Dzięki jego reformatorskim działaniom Dowspuda była turbiną społeczno-gospodarczą rozwoju regionu, szczególnie w sferze agrarnej i innowacji technicznych. Dzisiaj będziemy śpiewać dla wszystkich utwory ludowe. Jesteśmy kapelą, która od 4 lat funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Filipowie. Śpiewamy utwory ludowe, pieśni maryjne, wielkopostne, do mszy w kościele przy różnych innych okazjach. Jesteśmy kapelą rodzinną, są to rodzinny zespół, gdzie występujemy w rodzinach z dziećmi razem możemy spędzać ten czas, możemy kultywować tradycje i przypominać wszystkim pieśni ludowe sprzed 100 lat. Każde wspieranie takich zespołów ludowych, kapel ludowych jest bardzo ważne. I stroje, instrumenty,
wyjazdy na takie występy, no, wiążą się z kosztami oczywiście i tutaj nie ma, że tak powiem, bez pieniędzy nie można tego robić. Także cieszymy się bardzo, że możemy być wspierani również przez Unię. Festyn dożynkowy połączony był z oryginalnym przedsięwzięciem pod nazwą Spiżarnia Hrabiego Parca. My przywiozłyśmy ciasto, wszystko z polskiej roboty wykonywane przez nas, które na różnych naszych zajęciach, spotkaniach wykonujemy. Wymieniamy się przepisami, no i chcemy, żeby inni też je spróbowali. Mamy spotkania u siebie w naszym GOK-u, to jest Gminny Ośrodek Kultury. Przychodzą dzieci, uczą się od nas, a na takich spotkaniach mogą zobaczyć, co my robimy. Mogą się z nami poznać i nie tylko dzieci, dorośli, którzy tu przyjeżdżają. No i wymieniamy się przepisami. Ci, co korzystają, potrafią wykorzystać, popisać sobie programy, czy znaleźć ludzi, którzy piszą programy i wykorzystują to, no to na pewno są zadowoleni z tego. Zorganizowanie takiej imprezy dało szansę mieszkańcom ziemi suwalskiej, różnorodnej pod względem etnicznym i kulturowym, na poznanie także oryginalnej kuchni. Rozstrzygnięto konkurs na najsmaczniejszy produkt regionalny w 6 kategoriach. Produkty, potrawy mięsne, potrawy rybne, potrawy jarskie, desery i napoje. Wszystkie produkty, które tutaj znajdują się w konkursie, można było nabyć na stoiskach wystawców podczas dożynek i w ich gospodarstwach. Na pewno w ich gospodarstwach. Najbardziej oryginalne dania, no niewątpliwie pierogi z owocami i pierogi z kaszą gryczaną i serem z sosikiem cynamonowym. To fajnie się prezentowało, ale po prostu magia. Magia, jeżeli chodzi o ilość dań, bo 49 produktów zostało zgłoszonych do konkursu. Jest naprawdę dużo deserów świetnych, konfitura ucierana malinowa, teraz sezon na maliny, dzika róża, również konfitura z dzikiej róży, naprawdę magicznie. Prowadziliśmy warsztaty gastronomiczne dla gości dożynek tutaj w Dowspudzie, gdzie pokazywaliśmy i zachęcaliśmy ludzi do wykorzystania produktów z naszej najbliższej okolicy, czyli z gospodarstw ekologicznych, tutaj m.in. z Chomontowa pod Raczkami, z naszych lokalnych pastwisk były mięsa, ryby z lokalnych jezior, więc dużo lokalnych produktów. I z tego wszystkiego ludzie gotowali sobie przepyszne dania, żeby móc popróbować i dalej rozwijać swoje po prostu umiejętności kulinarne w domu. Spiżarnia Hrabiego Paca została zrealizowana dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Czy i jak powiat suwalski korzysta z możliwości, jakie daje PROW? Korzysta już od kilku lat z tego programu, od momentu, kiedy on jest nam udostępniony. To w zasadzie z naszej inicjatywy powstała lokalna grupa działania, nasza Suwalszczyzna, i wspólnie z innymi partnerami napisaliśmy strategię i ją skutecznie realizujemy, pozyskujemy środki na różnego rodzaju przedsięwzięcia wspierające społeczność lokalną, wspierające stowarzyszenia, które z nami współpracują, mieszkańców powiatu suwalskiego. Realizujemy projekty oczywiście takie małe, bo ten fundusz na to pozwala, ale związane z rozwojem turystyki, z promocją turystyki, z rozwojem działalności rolniczej, nie tylko, hotelarskiej. Suwalszczyzna jest to teren o pięknym krajobrazie i myślę, że te działania, które tutaj możemy z tego programu finansować, znacznie będą sprzyjały rozwojowi tej dziedziny naszej gospodarki. Jak zawsze na tego typu spotkaniach ludowi artyści zaprezentowali swoje rękodzieła, a smakosze mogli się cieszyć jarmarkiem jadła. Były wystawy fotograficzne i plastyczne, wystawa koni oraz atrakcje dla dzieci. Następne tego typu spotkanie w Dowspudzie za rok.